Dzień dobry, dzień dobry. Bierzemy się za przegląd drugiego mojego ula, tego niby ze złymi pszczołami. To naprawdę najprawdopodobniej nadstawkę już dzisiaj zlikwiduje. Jeżeli będzie miód, zabieramy miód. Jedną przynajmniej ramkę, jak będzie jakaś fajna ramka z pierzgą i z miodem, pójdzie do ula odkładowego. Albo będziemy ul odkładowy dokarmiać. Zobaczymy. Zapraszam. Pusta ramka, odbudowana, ale pusta. Na przyszły sezon tą nadstawkę oczywiście robimy drewnianą, bez tych ząbków, normalnie z beleczkami. Tu mamy miodzik pełny. Tu rameczka też ładnie zasklepiona z tej drugiej strony, idzie do zwirowania. Dobrze. Następna też ładnie zasklepiona z tej drugiej strony. To też zabieramy. Nie jest tego tu dużo, ale się nie myje, jest w większości zasklepiony. Tu to samo. Czyli nadstawce coś zebrały. Tak jak mówię, w tym roku nie bardzo szło na miód, bardziej szliśmy na rozwój. Nadstawka była zrobiona na szybkiego, po to, żeby była, żeby sprawdzić, czy wejdą w ogóle do nadstawki. Weszły, coś przyniosły. Cieszymy się bardzo wszyscy. Tu mamy co? Tu mamy pewnie pustą. Mamy jakąś niewielką ilość. Też jakaś drobnica jest, to też damy drugim do wyczyszczenia, niech sobie wyczyszczą. Dobra, no mamy coś tam miodu, niewiele, bo niewiele, ale coś tam jest. Teraz zobaczymy, co tam w gnieździe słychać jeszcze. Tutaj nie chcę zbuntować. Dobra, zobaczmy teraz, co jest tutaj.
zdenerwował. Pusta, która była pusta, dalej jest pusta. Listy nie doniosły. Jest bieżki sporo. Czy ta ramka ewentualnie do odkładu? Zdenerwowałem. Moja wina. Nie pszczoły wina, tylko moja wina. To pan zły, a nie pszczoły. Ta ewentualnie do odkładu. Zobaczymy, co jest dalej. Ta powinna być czerwią, bo to mi matka zaczerwiła. Więc tu będzie czerw, tak jest. Tu będzie czerw. Tu jest jakaś wysoczka tycznikowa. Ładna ramka, matki tu nie widzę. Jeszcze jajeczka. Też nie widzę, nabijają tu miodu. Teraz to będzie tumult. Uwaga. To poszło do odkładu. Patrzymy sobie dalej. Ramka z węzą. Była 2 tygodnie temu. Nie za bardzo odbudowana. Z jednej strony ładnie, z drugiej strony tak sobie. Ramka z pokarmu na góry. Trochę czerwiu. Jajeczek. Nie widzę. Jakieś matoczniki czy coś takiego też nie widzę. Czerwiu,
Matki, nie widzę, czy jest. Sporo czerwio. Ramka z wozą, też była 2 tygodnie temu. Częściowo odbudowana, ale nie do końca. Jakieś trupnie się tu pchają. Matki, nie widzę, coś tu już zaczynają składać w tych odbudowanych ramkach. Czerw. Wierzga. No tu nie widzę. Czerw jest. Tu jajeczka są, więc matka gdzieś się tu pelętała niedawno. Tu też widzę jajeczka. Tu widzę. Tu jest dużo larw. Tu jest czerw. O, jest matula. Jest ochśnica. Tu jest dużo pierzgli. No i ostatnia ramka, zobaczmy, czy jest zapas na ostatniej ramce. No, tu sobie zapas składają pierzgli. Ta ramka im zostaje. No dobra, czyli tak, wzięliśmy nadstawkę całą, jedną ramkę daliśmy tu z pokarmem, nie wiem, czy nie zabiorę jeszcze jednej do odwirowania. No i resztę zostawiamy, gniazdo troszeczkę zacieśnie już, bo widzę, że jest mało już pożytku, więc niech one sobie tam siedzą na mniejszej ilości ramek. Tu jest posiany jeszcze łubin, ja nie wiem, czy pszczoła na łubin leci, ale... Chyba dość sporo tu jest łubinu. Przełożymy tą wędzę jedną tu. No i chyba trzeba będzie zacząć niedługo dokarmiać, jak nie będzie coś pożytku, nie będzie się tu zbierało więcej. Jedną wędzę damy jeszcze tu. No i tak, tu mamy rameczkę, którą damy za kratę odgrodową, albo weźmiemy w ogóle. Bo tu jajek nie ma, tak mi się wydawało, że nie ma. Można byłoby ją... Jeszcze chciałem zobaczyć. Tamta spokojna część ula, a ta kurna jakaś taka rozwydrzona strasznie. Tu mamy czerw, który musimy przełożyć. To przełożymy. Tą ramkę damy tu na razie. Przełożymy czerw tu, bliżej. Niech się wygryza. No
więc tak, matka jest, matka czerwi, są jajeczka, są larwy, a pokarmu jest dość nawet sporo, ale powiem szczerze, że w porównaniu z tym, co było 2 tygodnie temu, to troszeczkę niestety pierzgi zniknęło. Może i dobrze, może i źle, ale niestety pierzgi jest mniej. No muszą być na wychow w czerwiu, jeżeli chcą się rozwijać, tak? Jedna ramka z pierzgą poszła do odkładu, bo tam już w ogóle bardzo kiepsko jest, jeżeli chodzi o pierzgę. No i co? No i wygląda na to, że no troszkę wziąłem miodu z odstawki, jedną ramkę, może dwie ramki pełne wezmę, warszawskie poszerzane do odwirowania. No i trzeba będzie chyba już zacząć dokarmiać, bo widzę, że coś tak kiepskawo widzę jest z pożytkiem tutaj w okolicy. Chyba nie za bardzo coś noszą, lipy już chyba nie ma, albo nie nektarowała, bo jest ciężko, kiepska mogula. To znaczy jest zapas pokarmu oczywiście, tylko no nie widać, żeby coś donosiły cię więcej. No i tyle chyba na dzisiaj. Następnym razem zobaczymy się dopiero za 2 tygodnie, bo sezon urlopowy się zaczyna, dlatego dzisiaj przegląd, żeby zrobić to przed urlopem. No i co? Miłego w moich wakacji Wam życzę. Widzimy się na początku sierpnia. Trzymajcie się.